Seans dla każdego. Historia kina dla początkujących i zaawansowanych. Bond. James Bond. Here's Johnny. Houston, we have a problem. Patrzę na to. Aż mi się chce wyjść z kina. W kinie już tak bywa, drodzy Państwo, że co sezon, co dwa, światowa publiczność gromadzi się wokół dzieła, które w efektowny sposób przebija wszystko, co pokazano dotąd. W sezonie 1962-63 takim przebojem ekranu stał się monumentalny obraz pod tytułem Lawrence z Arabii w reżyserii Davida Lina. Na ekranie prawie 4 godziny. Wielki sukces kasowy plus 7 Oscarów, w tym Oscar za najlepszy film. Obraz do dziś figuruje na liście 100 najważniejszych amerykańskich filmów stulecia. Liście sporządzonej przez Amerykański Instytut Filmowy. Fabuła cofa nas do czasów I wojny światowej i zaprasza na Bliski Wschód. Tam Thomas Edward Lawrence, postać autentyczna, włącza się w walki powstańcze Arabów skierowane przeciw Turkom. Dzięki przebiegłym i śmiałym atakom zyskuje opinię bohatera zarówno wśród Arabów, jak i wśród Anglików. A jednocześnie przeżywa silny konflikt wewnętrzny związany z poszukiwaniem własnej tożsamości i z koniecznością wyboru między przynależnością do cywilizacji arabskiej albo do brytyjskiej. Film, jak przystało na superprodukcję, gromadził na ekranie gwiazdy już uznane, jak Anthony Quinn czy Alec Guinness, oraz obiecujących debiutantów, jak Egipcjanin Omar Sharif, a zwłaszcza Brytyjczyk o irlandzkich korzeniach Peter O'Toole, obsadzony w roli tytułowej. The new star, Peter O'Toole as Lawrence of Arabia. Po wielkim sukcesie w roli Lawrence'a, Peter O'Toole potwierdził swój talent, zwłaszcza w wielkich produkcjach historycznych, gdzie wcielał się w rolę władców uwikłanych w dylematy polityczne, dynastyczne, ale też zmagających się z własną kapryśną osobowością, która nieustannie rozsadza dworską etykietę i przyjęte dla jego stanu wzorce postępowania. Już 2 lata po roli Lawrence'a Peter O'Toole błysnął świetną rolą w filmie Beckett u boku Richarda Bartona. Zagrał króla Anglii, Henryka, który nie żyje w najlepszych stosunkach z kościołem, a sytuacja zaognia się niespodziewanie, gdy ten postanawia powierzyć kluczowe dla królestwa stanowisko arcybiskupa Canterbury swemu dobremu znajomemu, Thomasowi Becketowi. With all England's might behind me and even against England's interest to defend you, Thomas. Tymczasem Beckett nie zamierza być biernym narzędziem w ręku władcy. Z czasem staje się liderem antykrólewskiej opozycji. W tej sytuacji król namawia swych rycerzy do zabicia arcybiskupa. Ta królewska, chciałoby się powiedzieć, rola zapoczątkowała poczet wybitnych władców w wykonaniu aktora, których zwieńczeniem było przedstawienie postaci Pu Yi, ostatniego cesarza Chin, w dramacie Bernardo Bertolucciego Ostatni cesarz w roku 1987. To były wielkie produkcje gromadzące przed ekranami miliony widzów, a przecież kino oddycha wieloma płucami. W filmie rzeczy bardzo rozmaite, często skrajnie do siebie nieprzystające, rozgrywają się naraz. I rzeczywiście, sensacją roku 1961 staje się obraz, który z miejsca zostaje uznany za zaskakujący, za ekscentryczny, za dziwaczny, ale przez to ogromnie fascynujący. Zeszłego roku w Marienbadzie w reżyserii Francuza Alana Resno to jest próba przełożenia na język filmu powieści Alana Robb-Grietta, jednego z twórców tak zwanej nowej powieści. Autorzy z tego kręgu byli zdania, że formuła tradycyjnej powieści się wyczerpała
i zaproponowali nowe, odmienne, eksperymentalne podejście do fabuły i do czasu powieściowego. W filmie oglądamy więc stary francuski zamek, no, przypominający raczej dekoratornię albo muzeum. I tu odbywa się elitarne spotkanie w kręgach arystokratycznych. Oto pewien mężczyzna podchodzi do kobiety i pyta, czy nie spotkaliśmy się w zeszłym roku w Marienbadzie? Kobieta odpowiada wymijająco. On dopytuje, czy nie powiedziałaś, że zostawisz męża i że uciekniemy razem? Ona zaprzecza, ale rozmawiają dalej, jakby rzeczywiście poczynili wtedy takie plany. Film trwa, ale relacje między postaciami i kolejność wydarzeń nie zostają wyjaśnione. Zamiast tego obrazy i wydarzenia, takie jak wspomnienia, jak rozmowa, powtarzają się kilka razy w innych miejscach zamku. Widz ma wrażenie, że uczestniczy nie w filmie, lecz uczestniczy w cudzym śnie, że wciągnięto go w jakiś labirynt bez wyjścia. Ten labirynt świadomości, czy raczej podświadomości, jaki oglądaliśmy w filmie zeszłego roku w Marienbadzie, stał się z czasem okazowym przykładem nurtu, który zwykło się nazywać modernizmem filmowym. No panowie, poczekajcie. Być budeme volit králu krásy tady u nás. Te máte holky z celého świata. W dziełach spod tego szyldu wypadki nie biegły zgodnie z prawami logiki, zdrowego rozsądku i następczości wydarzeń. A przeciwnie, w kinie modernistycznym rządzi impuls autora. Chęć rozbioru tradycyjnej fabuły na części, dekomponowanie opowiadanej historii. Relacja jest skrajnie subiektywna, bohater jest narcystyczny, zapatrzony w siebie i we własne doznania. Jego życiem rządzi często przypadek albo kaprys. Film modernistyczny próbuje przekazać w wersji wizualnej teorie, które należą do sfery filozofii, najczęściej egzystencjalizmu. Należą do psychoanalizy, do sfery analiz kulturowych, do teorii feminizmu, a nawet strukturalizmu i dekonstrukcjonizmu. A te wszystkie izmy dość trudno przekładają się na obraz filmowy, ale stosunkowo dobrze mieszczą się na przykład w kinie czeskim, gdzie świetnie zadomowiła się stara formuła nikt nic nie wie. Slyszno, no witam, postawte się wedle. Udělejte taky takový postoj, jako ona. W kinie polskim eksperymenty modernistyczne pojawiają się dopiero w 10 lat później. Takie filmy jak Trzecia część nocy Andrzeja Żuławskiego, jak Piłat i inni Andrzeja Wajdy, jak Na wylot Grzegorza Królikiewicza próbują opowiadać świat w sposób skrajnie subiektywny. Dają pierwszeństwo wspomnieniu, majakom, luźnym skojarzeniom, wreszcie sennym koszmarom. Cały arsenał tych środków zademonstrował Tadeusz Konwicki w filmie Jak daleko stąd, jak blisko w roku 72. Masz zimne ręce. Zawsze miałam zimne. Co się z tobą potem działo? Po czym? Potem, jak zaprowadziłaś nas w sylwestrową noc pod ten dom, w którym zastrzeliłem człowieka. Ten film to kalejdoskop. Sytuacje, obrazy, postacie z trudem przylegają do siebie. Nie łączą się w wątki, w spójną opowieść. Są niejasne, są poszarpane jak sen, jak majak, jak zmora. Można pana odbić? Oto młody mężczyzna na tle Pałacu Kultury zapowiada, że za 86 minut zabije człowieka z automatu przechowywanego od czasów okupacji. Wiesz co, Max? Za 86 minut zabije pewnego człowieka. Mam tu ukryty pistolet maszynowy z ostatniej wojny. Potem te minuty odlicza. Błyska wspomnienie z dzieciństwa, chłopcy skrzyknęli się, żeby zobaczyć wisielca, biegną przez barwną łąkę, przez las. Kamera za nimi wiruje w bujnej roślinności. Jeden z chłopców w wisielcu rozpoznaje własnego ojca.
zjawia się przyjaciel mężczyzny, Max. Nie wiadomo, czy ze świata realnego, czy z zaświatów. Niebawem okaże się, że od dawna nie żyje. Skoczył z wysokiego piętra na bruk. Max, pokażę ci moje życie, mówi Andrzej i oprowadza po swoim życiu przyjaciela, a widz z trudem, z olbrzymim trudem za nimi nadąża. Ale kino modernistyczne angażuje tylko margines widowni, zgoda. Margines widzów wykształconych, wymagających, chciałoby się powiedzieć widzów aspirujących, no ale jednak margines. A tymczasem, jeżeli film porusza nawet sprawy skrajnie trudne, posługuje się jednak tradycyjnymi środkami wyrazu. Przykładem jeden z najgłośniejszych filmów tamtej epoki, mianowicie Matka Joanna od aniołów Jerzego Kawalerowicza, która wchodziła na ekrany w lutym 1961 roku. I dotąd pozostaje jednym z najciekawszych i jednym z najbardziej utytułowanych filmów polskich. Ale rozmaite są drogi, którymi szatan dostaje się do naszej duszy. O, on jest mocarzem. Otrzymał on m.in. nagrodę specjalną jury w Cannes w 1961 roku, nagrodę dla reżysera, a od twórczyni głównej roli Lucyna Winnicka zdobyła kryształową gwiazdę, nagrodę francuskiej Akademii Filmowej. Matka Joanna to ekranizacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Akcja dzieła rozgrywa się w XVIII wieku na Smoleńszczyźnie. Oto zakonnicę w odludnym klasztorze opętał diabeł. Matka Joanna trwa w opętaniu, bo chce być uznana za wielką grzesznicę. Zadaniem jej życia jest zostać albo wielką, świętą, do której ludzie będą się modlić jeszcze długo po jej śmierci, albo wielką grzesznicą, która będzie długo wspominana. Za wszelką cenę nie chce być przeciętną zakonnicą, po której ślad zaginie. Z czasem okaże się, że to jeden z najbardziej wyrazistych protestów przeciw przeciętności właśnie, wyrażonych kiedykolwiek w literaturze i w filmie. Tymczasem władze zakonne wysyłają jezuitę, ojca Suryna, aby pomógł wypędzić szatana z matki Joanny z przełożonej klasztoru. Jezuita jednak zakochuje się w Joannie miłością całkiem ziemską i by uwolnić ją od demonów, sam dopuszcza się zabójstwa w bardzo przemyślanym celu. Pozwala w ten sposób, by jej demony opuściły ciało kobiety i by opanowały jego. I to teraz jezuita staje się najłatwiejszym celem dla szatana. W ten oto sposób ojciec Suryn w duchu tamtej epoki daje wyraz zupełnie szczególnej miłości, jaka może stać się udziałem zarówno mężczyzny, jak i duchownego. O, kochaneczku, nie mi się przyjdzie ci to tak łatwo, wypędzić mnie z tego lubego ciała. Matko Joanno. Matko Joanno. Nie jestem Matko Joanno. Nie jestem Matko Joanno. Jestem nikim. O, nie myśl, że my się zlękniemy twojego łacińskiego gadania. Ty wredny klecho! Matka Joanna od aniołów spotkała się z chłodnymi, delikatnie mówiąc, reakcjami polskiego episkopatu. W realiach Polski realnego socjalizmu posądzano reżysera, iż wysługuje się ateistycznej propagandzie pod płaszczykiem uprawiania wielkiej sztuki. Nie trudno było o takie posądzenia, bo przełom w traktowaniu sztuki filmowej przez Kościół miał dopiero nadejść. Na razie wychodzono z prawdziwego skądinąd założenia, że wprawdzie od 100 lat film jest jednym z czynników, które najsilniej kształtują naszą cywilizację, ale przecież widz pod każdą szerokością geograficzną jest najczęściej osobą religijną. Więc jeszcze w dobie przedsoborowej, w roku 55, papież Pius XII przypominał: większość ludzi wierzy w Boga. I w ich życiu uczucia religijne zajmują znaczące miejsce. Nic więc bardziej naturalnego i właściwego, jak wziąć właśnie to pod uwagę przy realizacji filmu. Z tym, że papież nie wymagał, by każdy film stawał się wizualną katechezą rozumianą wprost. Mówił: czasem wystarczy w filmie jakieś napomknienie,
jedno słowo o Bogu, jakaś myśl zwrócona ku Niemu, westchnienie pełne ufności, wezwanie pomocy boskiej. Tymczasem krótko po tym, jak cały świat obejrzał Matkę Joannę od aniołów, Sobór Watykański II wprowadził do kwestii Kościół a sztuka filmowa nowy ton. Podkreślał, że świat wiary i świat sztuki są wobec siebie autonomiczne, ale jednocześnie przypominał, że nic tak sugestywnie nie odda przeżycia religijnego jak dzieło artystyczne, a w skali masowej właśnie dzieło filmowe. Idealny obraz filmowy powinien więc łączyć śmiałą, oryginalną wizję artystyczną z przesłaniem metafizycznym. To zadanie niełatwe, ale przecież wykonalne, o czym w latach następnych zaświadczą arcydzieła sygnowane przez największych Andrzeja Tarkowskiego, przez Krzysztofa Kieślowskiego czy Luisa Buñuela. Refleksja nad filmem jako orędziem religijnym jeszcze wyraźniej ujawniła się w nauczaniu Kościoła za pontyfikatu Jana Pawła II. Papież przypominał, że z początkiem XXI wieku będzie nas na świecie więcej o 2 miliardy. I dla tych dodatkowych miliardów po prostu nie uda się przygotować odpowiedniej liczby katechetów świeckich i duchownych. Te role powinny przejąć media na czele z filmem jako najbardziej sugestywnym środkiem przekazu. A przecież także wobec filmu, który nie jest ilustrowaną katechezą, należy stawiać pewne wymagania. I mówił o tym Jan Paweł II w czasie swojej wizyty w Hollywood 15 września 1987 roku. Nawoływał bossów amerykańskiego przemysłu filmowego do wzięcia odpowiedzialności za treści, jakie z ich filmów przenikają do serc i do umysłów widzów na całym świecie. W ustach Jana Pawła II taki apel brzmiał wyjątkowo naturalnie, ponieważ był to pierwszy papież, który tworzył wydarzenia medialne, jakimi stawały się na przykład jego pielgrzymki czy audiencje generalne. Cały czas bawimy, drodzy Państwo, w latach 60. XX wieku, kiedy na ekranach dominowały jeszcze filmy czarno-białe. A my teraz raz oglądamy je w wersji oryginalnej, a raz w wersji późniejszej, kiedy to jedno czy drugie dzieło poddano koloryzacji. To podbarwianie starych filmów trwa zresztą nieustannie, więc nie gaśnie również dyskusja na temat, czy jest to działanie uprawnione, czy jest sensowne. Więc kolorować czy nie? Oba stanowiska mają zagorzałych zwolenników i przeciwników. Jednolitego stanowiska nigdy zapewne nie uda się uzyskać. Sygnalizujemy więc problem w kolejnym przybliżeniu. Kolorowanie filmów rozwinęło się zwłaszcza w latach 80. na fali doskonalenia technik wideo. Wtedy to zapisywano czarno-biały obraz na taśmę wideo. Tutaj dzielono go na poszczególne stopnie szarości przypisane do określonych powierzchni. Ściana, twarz, krajobraz. Na tę szarość, taki orędownik koloryzacji obecny w studiu, nakładał najodpowiedniejszy jego zdaniem kolor. Mieszanie owego koloru z odcieniami szarości dawało efekt przymglenia, tonizowania obrazu, efekt sepi. Później komputer koloryzował już te przygaszone kolory klatka po klatce. I tak koszt kolorowania przeciętnego filmu zamykał się sumą 200 tysięcy dolarów. Była to suma stosunkowo duża, ale cała procedura opłacała się, jeżeli taki pokolorowany film sprzedano do telewizji, a ta życzyła sobie mieć barwne obrazy, bo widz telewizyjny, gdy tylko widział film czarno-biały, natychmiast przerzucał się na kanał z kolorami. Telewizja wolała zdecydowanie filmy kolorowe także z tego powodu, że reklamodawcy nie chcieliby ogłoszenia przerywały produkcję filmów czarno-białych. Te ostatnie bowiem miały zdecydowanie mniejszą publiczność, i kółeczko się zamykało. Koloryzatorzy podkreślali przy tym, często obłudnie, że nie pracują dla pieniędzy. Mówili też, że nie chcą przerabiać złych filmów na dobre, ale z filmów genialnych czynić dzięki kolorowi jeszcze lepsze. Podnoszono także, że przecież
Wersja pokolorowana nie jest jedyną obowiązującą, ponieważ zostaje zawsze oryginalna taśma źródłowa, czarno-biała. Więc widz może sobie wybrać na przykład przygody Sherlocka Holmesa w kolorze lub te same przygody w oryginalnej wersji czarno-białej. Koloryzatorzy podkreślali także, że sporo czasu zajmuje im odtworzenie szczegółów, koloru oczu aktorów, których znano tylko ze zdjęć czarno-białych, czy kolorów sukien. Musiano odpytywać panie garderobiane albo sięgać do przepastnych magazynów wytwórni filmowych. Oczywiście to nie było takie proste, ponieważ zupełnie inaczej wygląda czerwona suknia w filmie czarno-białym, a zupełnie co innego znaczy ta krzycząca czerwień w filmie kolorowym. W szczególnym przypadku agresywnie czerwona suknia kobieca może rzutować na całość. Nie tylko na charakter postaci, ale na wyraz całej sceny, a nawet całego filmu. Mówi się więc, że kolorowanie filmów czarno-białych przypominałoby taki oto zabieg, że antycznym posągom, na przykład Afrodyty, domalowywano by teraz szminką czerwone wargi. No a przecież znamy ją tylko jako rzeźbę jednobarwną. Choć z drugiej strony w czasach antycznych była ona polichromowana, a więc pokolorowywana. Oczywiście z tym wszystkim trzeba działać ostrożnie, bo pojawia się pokusa, no, dlaczego by nie uzupełnić tła dźwiękowego czarno-białych filmów, które rejestrowano w czasach, gdy mikrofony były bez porównania mniej czułe niż dziś. Dlaczego nie przeczesać aktorów komputerowo? Albo dlaczego nie zlikwidować usterek cery, nie wyprasować damom zmarszczek? Pokusy te miewają wszystkie kinematografie świata, nawet kinematografia radziecka. Ona to, aby przedłużyć, i tak już spory zresztą, żywot kultowego serialu telewizyjnego 17 dni wiosny z Wiaczesławem Tichonowem jako radzieckim szpiegiem w służbie niemieckiej. Otóż ona to pokolorowała serial. I tu ujawnił się mankament, który nęka wszystkie tego rodzaju zabiegi. Otóż, jeżeli te kolory w filmach kolorowanych zaczną być zbyt intensywne, obraz z przymglonego i tajemniczego robi się krzykliwy, robi się pstrokaty, wręcz kiczowaty. Ale jednocześnie obrońcy kolorowania zastrzegali, że przecież można pożyczyć płytę czy obejrzeć film z platformy streamingowej, który uległ pokolorowaniu, a podczas projekcji domowej przełączyć się na odbiór czarno-biały. No, nie gwarantuje to jednak, że uzyskamy z powrotem ten film w takiej czarno-białej postaci, w jakiej został niegdyś nakręcony. Gdzie pastor Szlak, drogości ulicy? Przypomina to w sumie trochę sytuację, w której na przykład nasz narodowy poemat pana Tadeusza tłumaczylibyśmy najpierw na angielski, a potem z angielskiego tłumaczylibyśmy go wierszem na polski. No cóż, efekt byłby łatwy do przewidzenia. Na szczęście Rosjanie w kwestii swego kultowego agenta, ale także w kwestii kolorowania starych filmów przejawiają spore poczucie humoru, bo pokolorowany film o agencie Sztylicu wyobrażają sobie również na przykład tak. Sztylic szedł po korytarzu na wstrzeczu ku Müllera. Sztylic jeszcze nie znał, że w Moskwie решили zrobić film cwietnym. Штирлиц. Штирлиц. Что с нами? М? Где? Где наша черная форма? Где мои черные папки? Где мой черный пистолет? М? Ну, вероятно, русские раскрасили фильм группой.